10 milionów złotych dofinansowania otrzymają Suwałki na budowę hali sportowo-widowiskowej. O zabezpieczeniu pieniędzy w ramach planu rocznego na rok 2017 do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu poinformował Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu. Formalności jeszcze mamy przed sobą. Musimy do 20 czerwca bieżącego roku złożyć właściwy taki wniosek, pełny wniosek. On będzie podlegał jeszcze weryfikacji, rozpatrzeniu, ale rezerwa środków finansowych w kwocie 10 milionów złotych znalazła się już na wykazie ministra sportu. Obiekt, który powstanie przy ulicy Zarzecze, będzie wielofunkcyjny i imponujący. Podobnego nie ma w promieniu 200 km od Suwałk. Hala ma służyć nie tylko do rozgrywania zawodów sportowych, ale też organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Co ważne, obiekt będzie dostosowany do rozgrywania meczów siatkarskiej plus ligi czy międzynarodowych turniejów. Ponad 100 metrów długości, 60 metrów szerokości, generalnie powierzchnia użytkowa ponad 6600 metrów, wysoki budynek, bo 16 metrów, wewnątrz 12,8 metra. To jest taka wysokość potrzebna do tego, żeby rozgrywać chociażby mecze w pluslice. Koszt budowy hali to około 25 milionów złotych. Inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszym półroczu 2019 roku. W tej chwili hala ma już gotową dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę i nazwę Suwałki Arena. Przetarg chciałbym ogłosić w czerwcu tego roku. Do 20 czerwca składamy ten właściwy wniosek i zaraz po tym ogłaszamy przetarg. Chciałbym, żeby wykonawca wszedł na plac budowy gdzieś tam jesienią. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest kluczowym dla rozpoczęcia budowy. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały, żeby otrzymać dofinansowanie. Dziękuję oczywiście szczególnie ministrowi sportu i turystyki, bo tam zapadają te decyzje. No i tych osób wspierających było naprawdę bardzo dużo. W Suwałkach dobiegają końca przygotowania do największej w mieście imprezy sportowej w tym roku. Mowa o 34. Mistrzostwach Polski U23 w lekkiej atletyce, rozgrywanych pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To wydarzenie odbędzie się 1 i 2 lipca na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego 17. Po ubiegłorocznej imprezie Polski Związek Lekkiej Atletyki uznał, że Suwałki są na tyle sprawne w organizacji dużego przedsięwzięcia sportowego, że nie ma żadnego ryzyka, że z młodzieżowymi mistrzostwami Polski sobie nie poradzą. I zapadła taka decyzja, zresztą na mój wniosek. Z tej okazji do Suwałk przyjedzie blisko 300 zawodników, w tym najbardziej utytułowani. Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda oraz Sufian Alnawi. Mam nadzieję, że wystąpi moja stypendystka Majka Andrzejczyk. Oczekujemy na jej występ, chociaż wiemy, że jeszcze po kontuzji nie doszła całkowicie do pełnej sprawności, do formy, ale zjedzie ponad 300 zawodników. W mieście trwają ostatnie przygotowania do tego wielkiego wydarzenia sportowego. Na stadionie lekkoatletycznym, głównej arenie mistrzostw, odbywają się finalne prace związane z przygotowaniem obiektu do przyjęcia zawodników. Mistrzostwa to też okazja do zaprezentowania tego, co mamy najlepszego w Suwałkach. Bo chcemy przyjąć sportowców, otwierając lato koncertem takim muzycznym. Zespół Lemon wystąpi na stadionie piłkarskim 30 czerwca i tak, żeby dobrze byli przyjęci i później dobre wspomnienia wywieźli tutaj z Suwałk, żeby wracali na Suwalszczyznę i do naszego miasta. Lada moment ruszą prace wykończeniowe pierwszego bloku ZBM TBS w Suwałkach. Budynek, w którym znajduje się 48 mieszkań o różnej powierzchni, powstaje przy ulicy Pułaskiego. Mieszkańcami budynku będą przede wszystkim młodzi suwalczanie. 70% przyszłych lokatorów to osoby przed 40 rokiem życia, 50% przed 30. Co bardzo ważne, przyszli najemcy będą dochodzili do prawa własności lokalu poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę ZBM TBS. Tak jak mówiłem, tak realizuję teraz, że będziemy chcieli stworzyć ofertę dostępności mieszkań ludziom młodych. Jest to oferta naprawdę bardzo korzystna z dojściem do własności, do wykupu tego mieszkania. No i oczywiście to jest pierwszy krok. Blok ZBM TBS nie jest jedynym
jedyną inwestycją w ramach polityki mieszkaniowej realizowanej przez miasto. Suwałki przystąpiły też do rządowego programu Mieszkanie Plus. Pod koniec marca w Białymstoku odbyło się podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Planuje się u zbiegu ulicy Reja i Armii Krajowej wybudować ponad 100 mieszkań. Mieszkań na wynajem, nie z opcji wykupu, tylko na wynajem, bo widzimy, że mamy deficyt tego typu mieszkań. Sporo osób przyjeżdża do naszego miasta chociażby pracować i potrzebuje na jakiś tam okres lokum, czyli mieszkania. Rynek ten mieszkaniowy na wynajem jest bardzo taki skromny. Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu zostanie podpisana szczegółowa umowa między miastem Suwałki oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, która określi zasady współpracy przy tym przedsięwzięciu. Budowa bloku miałaby się rozpocząć jeszcze w tym roku.